Światowy rekord w liczbie osób dotykających dyni pobili dziś uczniowie zespołu szkół w podsuwalskim Starym Folwarku. Jednocześnie dyni dotknęło 58 osób, uczniów podstawówki i gimnazjum. Dzisiaj w szkole bijemy rekord dotykania dyni. To jest fajne, takie śmieszne, że nigdy tego nie robiliśmy. Pierwszy raz bawię się w taką zabawę, dotykać dyni. Pomysłodawcą zajścia był Łukasz Nadzieja, prezes Fundacji Lilia, który niedawno urządził bicie rekordu w trzymaniu kciuków w suwalskim zespole szkół technicznych. Integrujemy młodzież, tak? I spotykamy się właśnie z młodzieżą, bo chcemy, aby młodzież z danej placówki, z danej szkoły się poznawała między sobą, aby jednak ta integracja między nimi, bo tak jak rozmawialiśmy tu wcześniej z panią dyrektorką, pierwsza klasa, jak przychodzi, pierwsza bądź pierwsza gimnazjum, chcemy, żeby się zapoznała akurat z tą ostatnią klasą, żeby oni się poznawali właśnie w takich miejscach, gdzie na przykład spotykamy się, integrujemy. Nadzieja wyjaśnił, że pierwszy rekord ustanowili Brytyjczycy podczas lokalnego Dnia Dyni. Wtedy dyni dotknęło 26 osób. Rekord ze Starego Folwarku jest ponad dwa razy wyższy. Rekord światowy, z tego co ja pamiętam, to był jakiś dzień dyni, w ogóle gdzieś w jakimś takiej dziwnej miejscowości w Wielkiej Brytanii. I tam się spotkali właśnie ludzie, w ogóle ustanowili ten rekord, tak? Spotkali się, a my w tym momencie go pobijemy i chcemy właśnie, żeby młodzież była światowa, tak? Żeby tu, bo ta młodzież, która teraz pobije ten rekord, będzie właśnie w takich telewizjach i różnych na stronach internetowych, rekord setter.